Zamykam się i oddaję arenę Romanowi Kurkiewiczowi. Bardzo serdecznie Cię witam. Możemy się ustawić trochę bliżej. O tak, dobra. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Ach, nieważne. Trudne warunki. Jak zwykle mamy korki. Możesz nas wziąć troszeczkę ciaśniej jednak. Przed imieninami. Tak? No jutro wszyscy mają imieniny. Wszyscy święci. A jak ktoś ma nieświęte imię, to też ma? Nie. Jak ktoś ale Roman nie ma świętego imienia, to... No to jest pognębione. To po prostu tak. Niestety nie słyszałem tego wstępu, więc jeśli możesz krótko mi powiedzieć, czego ode mnie oczekujesz. Dobra, chcę, żebyś opowiedział przez kwadrans, nie dłużej, albo przez 10 minut, jeżeli dasz radę, o tej historii, która doprowadziła do wypadków do mordu 7 października. Czyli czym jest Nagba? Może bez Imperium Otomańskiego, a dopiero potem będziemy rozmawiać na temat tego, co zrobić dalej i wiesz, jakie są szanse rozwiązania tego konfliktu. Chodzi o ten basic, którego my nie mamy. I już. I no, to są twoi widzowie. Więc ja myślę, że to jest właściwie niemożliwe, żeby opowiedzieć to w 15 minut. Historię najdłuższego, czy jednego z najdłuższych konfliktów współczesnego świata, którego oczywiście wydarzenia z października, nie tylko 7 października, ale od 7 do 30 października, tak. O tym warto pamiętać, tak, po prostu które obserwujemy, próbujemy się dowiedzieć, co się dzieje. Historia tego sporu, wojny, konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Oczywiście możemy tu sięgać bardzo daleko, daleko w historię, ale te kluczowe daty, no to jest niewątpliwie 48 rok, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła decyzję o tym, że mają powstać dwa państwa na terenach dawnego mandatu brytyjskiego w tak zwanej Palestynie. Przedstawiam się jako wykładowcę, to jest twoja publiczność. Tak? Okej, czyli dobrze, mogę patrzeć do kamery oczywiście. No i od tego momentu właściwie już mamy podstawowy kłopot, żeby się zgodzić co do faktów. Natomiast potem mamy różne narracje, które towarzyszą tym faktom, których nie możemy uzgodnić. One są sprzeczne ze sobą, nieporównywalne, niektóre są nieistniejące, w sensie takim, że nie trafiają do debaty publicznej. To znaczy decyzja ONZ-u była taka, że powstają dwa państwa, Izrael i jako rozumiane jako państwo żydowskie, i tu jest chyba kluczowy problem, no i państwo palestyńskie jako państwo Arabów, którzy się określają jako Palestyńczycy i Palestynki. No w konsekwencji tego, co się działo po tej decyzji, która była wielką batalią też międzynarodową, polityczną, powstało państwo Izrael, a nie powstała Palestyna i nie powstała do dzisiaj. I cóż, dla Palestyńczyków ten moment, kiedy powstaje państwo Izrael, to jest Nagba, czyli określenie takiej tragedii, dramatu, wypędzenia. Ponad 700 tysięcy osób zostało wygnanych ze swoich wiosek, miejsc zamieszkania. To 700 tysięcy. Ponad 700 tysięcy, 750 tysięcy mniej więcej. I to są źródła izraelskie, o tym mówiła wczoraj doktor Cała, to akurat jest wiedza powszechna już dzisiaj. Też jest tak, że wymiar zbrodni wojennych, który się dokonał przy Nagbie, przez wiele lat był objęty milczeniem. To słowo się nie pojawiało oczywiście w mediach izraelskich w żadnej formie. Samo zjawisko było negowane. Uważano, że były oczywiście jakieś ofiary, ale to były przypadkowe. No cóż, jak jest wojna czy starcia, poza tym przecież Arabowie też strzelali. Ale przed tam dwoma, mniej więcej ponad dwoma dekadami, kiedy otwarto archiwa izraelskie, grupa historyków izraelskich po prostu dotarła do dokumentów. Wśród nich byli tacy autorzy jak Tom Segev czy Ilan Pape,
I oni pracując na izraelskich dokumentach opisali po prostu tą czystkę etniczną, która się wówczas odbyła, skalę zbrodni i przestępstw, które tam się wydarzały. No i te potworności, które wcześniej były absolutnie negowane, już dzisiaj przynajmniej w świecie akademickim, czy w świecie takiej debaty, która nie jest czysto ideologiczna, są czymś niepodważalnym. Równocześnie jest to doświadczenie całej gigantycznej grupy ludzi, która miała przekonanie, jak często ludzie wypędzani ze swoich domów w okolicznościach wojennych, że wkrótce wrócą. Symbolem Nakby jest klucz, ponieważ gigantyczna, olbrzymia część tych Palestyńczyków, Palestynek uciekając zabierała klucze do swoich domów i mają je do dzisiaj. Mają je kolejne pokolenia, które są uchodźcami, uchodźczyniami. Jest taka historia, która mówi o tym, że mandat brytyjski, czy Brytyjczycy i ONZ zaproponowali Żydom, czyli narodowi bez ziemi, ziemię bez ludzi. To znaczy hasło to mówiące jest, o tym, tak, że to jest ziemia dla ludzi bez ziemi, która to również w moim umyśle bardzo długo pokazywała, że tam w zasadzie były jakieś pustynie, może co pewien czas był jakiś Beduin, nic tam nie było i naraz okazało się, że przyjechali Żydzi i zbudowali miasta i wioski. Tymczasem... Tu już właściwie wkraczamy na bardzo taki dyskusyjny teren, bo można się zapytać, kto co komu zaoferował i właściwie na jakiej podstawie. Można powiedzieć, że brytyjskie upadające, rozpadające się imperium, jakby sortując swoje kolonialne posiadłości i pozbywając się pewnego problemu, wsparło, zresztą wiele lat wcześniej przez jednego ze swoich ministrów Balfoura, który jeszcze przed rokiem 1920 złożył tak zwaną deklarację, że powstanie państwo żydowskie, cokolwiek by to miało znaczyć, no to tutaj jakby powstała ta nowa organizacja po II wojnie światowej, czyli ONZ. ONZ podjął tę decyzję. Tyle mówią fakty, aczkolwiek właściwie do końca nie wiadomo, kto komu to oferował, znaczy ONZ to wiemy. Okej, dobra, ale już... Tak, no i teraz rzeczywiście ta historia jest obudowana dziesiątkami różnych mitów i legend, bardzo świadomie, pracowicie, z wielkim takim nakładem sił. Jedna z tych opowieści to jest właśnie ta, że lud bez ziemi, czyli społeczność żydowska Europy i całego świata, społeczność kompletnie różniąca się między sobą, czyli Żydzi aszkenazyjscy, czyli ci zamieszkujący przez setki lat Europę Środkową i Wschodnią, czy Żydzi sefardyjscy, którzy dotarli do Europy przez północną Afrykę, do Hiszpanii, Portugalii, gdzie zostali z kolei wygnani pod koniec XV wieku i potem osiedlali się, nie wiem, od Holandii, Wielką Brytanii przez zachód Europy, ale też na południe Europy, no, że wszyscy oni jak gdyby mają swoją nową ojczyznę. Niewątpliwie był to efekt, jakaś decyzja, która zapadła w konsekwencji zagłady, za którą de facto te państwa, które dzisiaj ofiarowały państwo Izrael, społeczności żydowskiej, są współodpowiedzialne. Jedne bezpośrednio, takie na przykład jak Francja, które brały udział jako państwo zarządzane przez rząd Vichy w deportacjach Żydów. Za długo, przepraszam, bo jakby ja chciałabym mieć jeszcze czas, żebyśmy porozmawiali o tym konflikcie, który jest teraz. Chodzi o to, że chcę, żebyś powiedział, czy faktycznie to była ziemia bez ludzi. Bo użyliśmy liczby 750 tysięcy wypędzonych ludzi ze swoich domów. Jeśli uznamy, że 750 tysięcy, a tak naprawdę więcej, bo nie wszyscy zostali wygnani, na przykład duże społeczności w dużych miastach zostały, tak? Jak w Jerozolimie, czy w Hebronie i tak dalej, i tak dalej. W Jaffie. No, z Jaffą to jest bardzo skomplikowana historia, bo Jaffa jest dzisiaj częścią Tel Awiwu, to było budowane na nowo miasto, kosztem zresztą tych pozostałych tam ludzi, o tym też mamy książki dzisiaj. Tak naprawdę problem polega na tym, że to, co się wydarza w ciągu ostatniego miesiąca,
ma swoje korzenie tam, a nawet wcześniejsze, ale głównie w tym 48 roku, a potem w roku 67, czyli w tak zwanej wojnie sześciodniowej, gdzie Izrael pokonał w błyskawicznej kontrakcji kilka krajów arabskich, które usiłowały na niego napaść. I tak naprawdę kto by z kim nie walczył, to zawsze właściwie na tym najbardziej cierpieli Palestyńczycy. Poczekaj, chcę zakończyć, znaczy chcę doprowadzić do tego samego punktu opowieść o Nagbie. 750 tysięcy ludzi opuściło swoje domy. Nie opuściło. Zostało wygnanych, wypędzonych siłą. Obok byli mordowani ludzie, były gwałcone kobiety. To więc nie było opuścili. Oni uciekali, byli wypędzeni i to była operacja zaplanowana, systematyczna, nadzorowana przez władze wojskowej, politycznej Izraela. Ale ona nastąpiła w ramach tych ustaleń, że tak właśnie będzie tworzone państwo. Nie. No to jest tak, że w konsekwencji tego momentu ogłoszenia państwowości to oczywiście wybuch opór i taki po prostu manifestacyjny, gdzieś dochodziło do starć, ale to się przerodziło w gigantyczną operację o charakterze wojennym. Poza tym jakby te osoby, Palestyńczycy, Palestynki czy Arabowie, którzy tak się określali, no oni nie rozumieli tego, czy nie uznawali tego, że mają nagle opuścić ziemię, na której mieszkają od setek lat, ziemię swoich ojców, bo coś się stało. No to też pamiętajmy, że w większości to byli też bardzo prości ludzie, a to się działo to wszystko ponad ich głowami, tak? No ale jak przychodzą żołnierze, strzelają do nich, biją i wypędzają, no to ten język rozumieją wszyscy uchodźcy na świecie niestety. Więc to było tak, że Izrael zbrojnie jak gdyby osiągnął te granice, które mu ofiarował ONZ, który umył ręce, tak? Można powiedzieć, że można sobie dzisiaj teoretyzować, ale gdyby ONZ wówczas dysponował wojskami, no to można było to przeprowadzić inaczej, być może bardziej pokojowo, no ale okay, tak się nie stało. Wypędzenie 750 tysięcy ludzi gdzie? No gdzie? Oni uciekli poza ten teren, gdzie mieszkali, na inne tereny, gdzie mieszkali Palestyńczycy, które dzisiaj nazywamy zachodnim brzegiem, czyli zachodnim brzegiem Jordanu, czy właśnie Strefą Gazy, czyli tym takim północnym rejonem położonym między tym zaplanowanym państwem Izrael a Egiptem, czy właściwie Półwyspem Synajskim, który był we władaniu Egiptu i jest nim do dzisiaj. Więc to były te dwie przestrzenie, gdzie ludzie uciekli. Duża ich część, olbrzymia część uciekła właśnie do miejsca, które dzisiaj nazywamy Strefą Gazy, czyli to jest miejsce też, które jest zaludnione przez uchodźców od zawsze. Warto może pamiętać, może część z Państwa sobie nie zdaje sprawy, że Gaza jako miasto jest jednym z najstarszych miast na Ziemi. To jest miasto, które ma 7 tysięcy lat historii. 7 tysięcy lat. No to, nie, to wcześniejsze niż egipskie, to w ogóle jakieś chetyckie państwo. Nie, babilońskie. Chodzi o to, znaczy, no dobra. Generalnie w tym miejscu początki kultury miejskiej sięgają do 5 tysięcy lat przed naszą erą, tak zwaną, czyli mamy 7 tysięcy lat kultury tego miejsca, które w 48 roku straciło kompletnie swój charakter, czyli po prostu zostało zapełnione ludźmi, którzy uciekali, którzy, jak się okazało, byli bez ziemi, to znaczy z tej ziemi, na której byli właścicielami, której żyli, którą uprawiali. I która nie była pustynią niezaludnioną, tylko przestrzenią, w której żyło, jak rozumiem, co najmniej 750 tysięcy osób. No tak, oczywiście, no to jest pustynia, no to jest oczywiście takie określenie, które ma przecież wiele znaczeń, pustynie są różne, na tej pustyni żyli ludzie, wyrywali ziemi jakieś. Żeby porozmawiać o skali, powody, tak. Ile osób mieszka teraz w Gazie? No dzisiaj się szacuje, że to jest blisko 2 300 000 osób, i że jest to najgęściej zaludniona enklawa o absolutnie nieokreślonej przynależności państwowo-politycznej i prawnej na świecie. A ile osób mieszka w państwie Izrael?
W samym Izraelu mieszka kilka milionów osób. Nie pamiętam dokładnie, czyli... między, wydaje mi się, że około między 6-7 to są taka wielkość. Czyli 750 tysięcy osób. Mówimy o wypadkach sprzed 75 lat, kiedy te liczby były znacznie mniejsze. 750 tysięcy osób to mogła być połowa wszystkich osób, które tam zamieszkały. Tak? Mogła być? No nie wiem, czy mogła, mówimy o tym, co się stało, a nie co się mogło stać. No tak. Generalnie znaczy właściwie to jest też tak, że zakładając, że należy uznać decyzję ONZ-u, no to jest pytanie, czy w ten sposób się to powinno odbyć. A to się odbyło w sposób po prostu przemocowy, skrajnie przemocowy. I jak gdyby owoce tej przemocy jakby są przenoszone przez pokolenia. Z Gazą oczywiście mamy dodatkową historię, która jest związana z kolejną ważną datą, czyli z rokiem 1967, z tak zwaną wojną sześciodniową, którą Izrael wygrał z kilkoma państwami arabskimi, które postanowiły go napaść i likwidować. I unicestwić, to sobie trzeba jasno powiedzieć. W konsekwencji zwycięstwa w tej wojnie zarówno Strefa Gazy, jak i cały zachodni brzeg, czyli już niemal właściwie cała ta przestrzeń zajmowana przez Palestyńczyków właściwie legalnie, znaczy po prostu legalnie według tych decyzji ONZ-u, przeszła pod coś, co nazywamy okupacją. I okupantem jest Izrael, aczkolwiek już przy słowie okupacja trwa gigantyczny spór, tak? To znaczy organizacje międzynarodowe, chociażby takie jak ONZ, mają tutaj absolutną jasność, że to jest okupacja, w związku z tym też wynikają w świetle prawa międzynarodowego różne zobowiązania dla okupanta. Te wszystkie zobowiązania są łamane systematycznie od lat z różnym natężeniem. No to są takie zobowiązania, że okupant nie może przesiedlać, prześladować, nie może jakby uniemożliwiać normalnego życia i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są dziesiątki zapisów, które mówią, na przykład też głównym zapisem, który dzisiaj jest też źródłem dziękuję, konfliktu. Dziękuję, Robsonak. Dziękuję za te 3 miliony mieszkańców, którym było w 1970 roku. Co prawda my mówimy o wypadkach Nagbe z 1948, ale nadal widać, że te 750 tysięcy osób, które wypędzono po to, żeby można było budować tam państwo żydowskie, to była po prostu potężna liczba. To, co chciałem powiedzieć, to, że tym głównym takim prawem, które Izrael łamie świadomie, intensywnie, szczególnie w ostatnich latach, jest to, że na tych ziemiach okupowanych okupant nie może osiedlać swoich obywateli. Tak? Natomiast dzisiaj szacuje się, że liczba tak zwanych nielegalnych osadników sięga chyba 900 tysięcy. Tak, 900 tysięcy. W pewnym momencie, konkretnie w 2007 roku, Izrael uznał, władze Izraela uznały, że obecność obywateli Izraela żydowskich w Gazie, którzy tam mieszkali, jest dla nich zbyt niebezpieczna. Dochodziło do konfliktów, do napadów, do zbrodni również, do zabójstw. To był teren, gdzie było po prostu bardzo niebezpiecznie. Dla Żydów. Tak, dla Żydów, ale znaczy właśnie cały czas mamy ten podstawowy kłopot, o kim my mówimy właśnie. Czy my mówimy o państwie demokratycznym, jakby nie było, które się nazywa Izrael i wśród jego obywateli mamy też dużą, czyli 20% blisko obywateli arabskich czy palestyńskich, czy mówimy o jakiejś mitycznej narodowości, która to samo to pojęcie jest po prostu źródłem największych nieszczęść XX wieku, a w tym miejscu ciągnących się do dzisiaj. Co to jest naród żydowski, to nikt nie wie. Nie, znaczy ja myślę, że mnóstwo osób wie, co to jest naród żydowski. Nikt nie wie. Uznajmy, że naród żydowski jest tym, za co państwo go uważacie i za to, co się go uważam. Ja nie chcę wchodzić w takie... No tak, ale mamy prawo międzynarodowe, które się nie zajmuje takimi rzeczami. Poczekaj, na razie wiemy, że 20% mieszkańców, obywateli Izraela
to jest ludność arabska, tak. Co nie znaczy, że muzułmańska. To też jest istotne, czego się dowiedziałam wczoraj. Dlatego, że duża część Palestyńczyków to byli chrześcijanie. Tak, tak? To byli że w 1948 roku na terenie Gazy 40% to byli chrześcijanie. Tak, no ale co z tego wynika, przepraszam? Bo na przykład wynika to, że rozumiem zdjęcia, które pojawiają się z Palestyny, które pokazują o tym, jak następują w dramatycznych okolicznościach wspólne chrzty dzieci, które jeszcze nie zostały ochrzczone. I pomyślałam, chrzty dzieci w Palestynie? I dopiero kiedy wczoraj usłyszałam o tym, że w latach 40. i 50. w strefie Gazy mieszkało 40% osób w Gazie identyfikowało się jako chrześcijanie i chrzciło swoje dzieci. I dopiero wtedy zrozumiałam te obrazki. Co oczywiście nie znaczy, że to nie ma wpłynąć na nasze współczucie. To ma pokazać, jak zróżnicowaną grupą, jak zróżnicowane grupy mieszkają w strefie Gazy i w państwie Izrael. 20% to Arabowie. Skoro mówiłeś o tym, że osadników, nielegalnych osadników, czyli tych, którzy zajęli te tereny już po tym, jak zakończył się konflikt i ustalono stałą granicę. To nie jest tak, że oni zajęli, ponieważ właściwie to nie jest tak, to jest operacja, gigantyczna operacja wojskowo-budowlano infrastrukturalna, to znaczy są budowane nowe osiedla, to jest wszystko, to są bardzo konkretne decyzje polityczne i powoli te osiedla po prostu zajmują coraz większą przestrzeń, równocześnie w jakimś momencie zaczynają być odgradzane murem od tych wiosek, które są w okolicach, gdzie mieszkają Palestyńczycy, równocześnie powstaje charakterystyczna dla systemu apartheidu sieć dróg dostępnych tylko dla Izraelczyków oraz innych dla Palestyńczyków i to jak gdyby ten cały zachodni brzeg jest po prostu poszatkowany w taki sposób, że to są pooddzielane od siebie całe enklawy, typu ktoś mieszka w wiosce, ale jego pole, które uprawia, już jest za drogą, przez którą on nie ma przejścia ani dojazdu, tak? I w tym sensie to się zaczyna w sposób tak niezwykle intensywny i Izrael nigdy nie reagował na międzynarodowe głosy, które pokazywały, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego, że to jest naruszenie reguł, które obowiązują i które spadają też na niego jako na okupanta tego terenu. Tak? I w tym sensie właściwie dzisiaj się mówi to, co też podczas wczorajszego spotkania powiedziała doktor Dominika Blachnicka-Ciacek, że właściwie dzisiaj trudno sobie wyobrazić powstanie państwa palestyńskiego. Przypomnę, że tu takie scenariusze były rozpatrywane. ONZ podjął decyzję o dwóch państwach, potem w trakcie wielu lat tych konfliktów i wojen kolejnych pojawiła się koncepcja jednego państwa, w którym mieszkają obywatele, którzy mają tożsamość, nazwijmy ją, czy tak się określają, żydowscy i palestyńscy czy arabscy. Przez wiele lat ta koncepcja funkcjonowała jako pewien realny plan polityczny. Ona właściwie dzisiaj jest kompletnie nierealna, również z takich powodów, że wówczas zakładając, że byłoby to państwo demokratyczne, Palestyńczycy i Arabowie błyskawicznie mieliby taką przewagę ze względów demograficznych, czyli tak jak w Izraelu, jak w każdym bogacącym się państwie, a Izrael należy do czołówki najbogatszych państw na świecie, dzietność spada, tak? To znaczy pojawiają się inne priorytety i generalnie to jest zjawisko, które obserwujemy na całym zachodzie, tak, Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kraje biedne czy skrajnie ubogie ten przyrost demograficzny mają na zupełnie innym poziomie. Więc tak, Mira Walkiewicz pisze, że w Egipcie nie mieszkają Egipcjanie. Oczywiście, w Egipcie nie mieszkają Egipcjanie już mniej więcej nie wiem, Egipcjanie nie doczekali wręcz naszej ery. Wyginęli.
Mieszkają tam Arabowie, ale to jakby to nie jest jakby istotne. Poczekaj, jest taki komentarz Henryka, który mówi o tym, że cała ta strefa to jest jeden DPS, czyli nazwał to DPS-em pogardliwie, czyli jak rozumiem pogardliwie. Chodzi o to, że ona nie jest w stanie sama się utrzymać, tylko utrzymuje się z pomocy humanitarnej. Czy to prawda? No bo to jest takie, to jest jakby taki, nie wiem, jeśli to jest złośliwa uwaga, to właśnie mi się w ogóle nie chce odpowiadać. Ale nie, to nie chodzi o to, że ona chodzi że to jest złośliwa, to chodzi o to, że ludzie mają Gaza takie pytanie. Gaza jest więzieniem. Gaza od 2007 roku objęta jest całkowitą blokadą granic oraz przestrzeni morskiej. Zresztą bardzo się zawężającej. Gaza, jak każdy, która nie jest, Gaza w ogóle nie jest państwem, tak? Gaza Strip, czyli strefa Gazy nie jest państwem, jest nie wiadomo jakim bytem na mapie politycznej. Ona cała jest odgrodzona. Można powiedzieć, no ale przecież strefa Gazy graniczy również z Egiptem. Owszem, graniczy z Egiptem i jest tam przejście w Rafach, natomiast to przejście właściwie przez większość, przez nie wiem, 90% czasu w tym okresie, kiedy Gaza jest, w której nie mieszkają już Żydzi czy Izraelczycy, jest nieczynne, nieprzepuszczalne i to jest związane oczywiście z geopolityką i z pewnego typu rozwiązaniami, które wynikają z relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Egipt... No, ale to powodem, bo ja chcę to wyjaśnić, to, że pewne rzeczy gdzieś tam zawisają w powietrzu jako oczywiste, ale być może nie dla wszystkich. Skoro to jest wąski pasek lądu, który jest zamknięty z każdej strony, to on sam nie wykształci w sobie gospodarki, elektrowni, nie wiem... energetyki, sektoru na przykład naprawy albo budowy samochodów. No, dlatego wszystkie te rzeczy muszą być dostarczane z zewnątrz. I to nie jest tak, że oni by się, znaczy, że nie wiem, powinni się wziąć za siebie na przykład i wybudować sobie elektrownię, która będzie zasilała ich w prąd. Bo nie mają z czego wybudować elektrowni, dobrze myślę? Przecież to jest trochę tak, jakbyśmy... Znaczy, no, to jest trochę takie pytanie, dlaczego w więzieniach, w ciężkich więzieniach w Polsce na przykład nie rozwijają się ogrody, rolnictwo, przemysł, innowacje technologiczne. No to jest pytanie, mamy zamkniętą absolutnie przestrzeń. Wszystkie towary, które dostają się tam legalnie, a dostawały się, lub na przykład energia, która była sprzedawana przez Izrael, czy sieci telekomunikacyjne, które umożliwiają kontaktowanie się ludziom przez telefon, były z zewnątrz, były kontrolowane i dostarczane przez Izrael. Izrael na pstryknięcie palców de facto może wyłączyć dopływ prądu. Co zrobił? Co zrobił? Oczywiście trwają dyskusje na temat tego, co jest z wodą, no ale ponieważ Gaza jest małym, zanieczyszczonym potwornie miejscem, gdzie się też przecież tam nie ma jak dbać w tych warunkach o jakiekolwiek ekologiczne rozwiązania. Więc problem wody jest fundamentalnym problemem w strefie Gazy. Czy to znaczy, że strefa Gazy płaci za wodę z Izraela, za system, nie wiem... Znaczy, jakie są rozliczenia, to ja nie wiem, natomiast wiem, że jak gdyby dużym źródłem wody w Gazie jest oczywiście Izrael, bo gdzie indziej są możliwości kopania studni, dostarczania tej wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli sieci wodociągowej, to jest 2,5-milionowego miasta wielkości Warszawy. I teraz, no to jest trochę tak, jakby otoczyć Warszawę murem w całości i teraz ktoś by decydował, czy z Wisły płynie woda do Warszawy, czy nie płynie, tak, bo Wisła byłaby też za murem na przykład. Także generalnie no po prostu mamy do czynienia z więzieniem, z którego nie ma wyjścia, z którego z najwyższym trudem wydostają się na przykład osoby ciężko chore, również do szpitali w Izraelu, tak. Ale to jest jakaś gigantyczna, wydostawały się, tak, kiedy nie było sytuacji wojennej czy takiej. Panuje tam po prostu właściwie niewyobrażalna bieda. Mamy fatalną sytuację w podstawowych takich przestrzeniach, gdzie musi działać społeczeństwo,
społeczność jako taka, czyli służbie zdrowia, edukacji. Edukacja trzyma się właściwie głównie na pomocy ONZ-u, jest specjalna agencja ONZ-u do pomocy uchodźcom, której tam 50%, większość aktywności to jest właśnie Strefa Gazy, dlatego że tam nic bez tej pomocy by nie funkcjonowało, te szkoły nie. Te szkoły zresztą bywają również i bywały wcześniej przez lata bombardowane i ostrzeliwane. Byłem w takiej szkole, widziałem klasę, w której jeszcze się walała się kreda i tablica, na tablicy były rysunki, ale okien i ścian już nie było. No, bo w tym sensie, że wojna, którą się prowadzi w taki sposób jak dzisiaj, czyli przy pomocy bombardowania, równocześnie oczywiście opowiada się o tym, że są to precyzyjne bombardowania. No dzisiaj się nie opowiada, bo dzisiaj to jest jakby chodzi o to, żeby gazę zrównać z ziemią. No dobrze, zanim skoczymy do tej gazy, już rozumiem, że wszyscy wiecie, czym jest Nakba. Wiemy, że od kilku tygodni jest dekretem wprowadzony zakaz używania tego słowa oraz upamiętniania tego wydarzenia przez Arabów, którzy są obywatelami Izraela. Akurat wczoraj to słowo było w użyciu w trakcie dyskusji pomiędzy doktorem Bilewiczem a doktorem Blachnicką-Ciacek, dlatego jakby otwarcie o tym mówię, ale rozumiem, że jest to słowo po prostu, tak jak mówi Roman Kurkiewicz, zakazane na terenie Izraela. Wiemy, znaczy było. Znaczy zakazane. Poczekaj, ale teraz jest tak, że wiemy, że w Strefie Gazy mieszkają w większości, w jakiejś ogromnej liczbie potomkowie tych wypędzonych mieszkańców tych terenów, nazwijmy tak, to Palestyny. W tamtym czasie i też później tak napływały takie osoby. Natomiast no, to jeżeli jest takie zamknięte, miejsce... nie da się tam sprowokować przemysłu, czy na przykład otworzyć sobie wybrzeża na napływ turystów, znaczy, z Europy. Nie gdyż... tych turystów, tam jest tak, że sytuacja wygląda tak, że... Tak, jak każdy, powiem o tej granicy morskiej. Gdyby, jak Państwo się pewnie orientujecie, każde państwo, które ma dostęp do morza, no to przysługuje mu taki pas, tak zwany przybrzeżny, że do iluś tam mil morskich, 10 lub 15 różnie, a czasami więcej, no to jakby to jest ich teren w ogóle. Tutaj jest tak, że Izrael, nakładając na blokadę na Gazę, również ograniczył tą strefę. To jest o tyle istotne, że na przykład istotną częścią zdobywania pożywienia było po prostu rybołówstwo, czyli byli rybacy na małych łódkach, którzy wypływali, łowili ryby. Natomiast jakby ta możliwość wypływania była ograniczana, tak, od 6 mil, potem do 3, do 2, czasami do 1 mili to się zmieniało, 1 mila, czyli to jest trochę ponad 1,5 kilometra. I właściwie to było tak, że kiedy rybacy wypływali, bardzo często ich łodzie były po prostu ostrzeliwane. Czyli de facto możliwość łowienia ryb też nie istniała. Więc jakby ta blokada Dobrze. Była taka, to że już, do Gazy nie przypłynął w ciągu tych kilkunastu lat żaden statek z zewnątrz. A ty próbowałeś przepłynąć? Nie, to nie jest tak, że ja próbowałem. Ja w związku z tym, że jakby ten ruch oporu czy protestów w Europie, ale też na świecie przeciwko blokadzie Gazy, która po prostu była czymś nieludzkim, to jednym z takich politycznych pomysłów związanych z taką walką bez przemocy było zorganizowanie czegoś, co się nazywało Flotylą Wolności w 2010 roku i była to próba dopłynięcia kilkunastu statków o różnej wielkości do Strefy Gazy, i z dostarczeniem tam najróżniejszych towarów, oczywiście cywilnych i humanitarnych. W 2010 roku to się skończyło tym, że na wodach międzynarodowych izraelska armia dokonała abordażu na statek turecki, który był chyba największym z tych płynących statków. Tam doszło do starć z tymi aktywistami, którzy byli na pokładzie i wówczas komandosi izraelscy zastrzelili 9 osób. Natomiast pozostałe statki zostały zatrzymane w taki czy w inny sposób. Oczywiście blokada Gazy nie została przerwana. Te wydarzenia
jak mówię, to jest o tyle istotne, że one miały miejsce na wodach międzynarodowych, tak? Więc Izrael po prostu nie ma prawa, chyba że przyznajemy jakieś dodatkowe prawa Izraelowi. Zresztą tak samo jak Amerykanie sobie przyznają sami takie prawa. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo musimy się spieszyć, gdyż nie mam pojęcia, zawsze dlaczego... Zawsze się musimy spieszyć. Dlaczego? A może właśnie spotkajmy się jeszcze raz. Na razie jest tak, że spodziewam się gościa za jakieś 25 minut. Dlatego chcę, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, żebyś ty odpowiedział na pytanie, czym jest Hamas? Czym jest Hamas? No to znowu jest takie pytanie, które właściwie wymaga natychmiast dopowiedzenia, ale który Hamas? Z kiedy? Z jakiego okresu? No właśnie, kiedy się narodził Hamas? Hamas był niewielką, fundamentalną organizacją religijną, która powstawała jeszcze w latach 20., 30. w Palestynie i potem ona funkcjonowała gdzieś tam, jak dziesiątki innych podobnych organizacji. W tą wojenną historię, czy właściwie wojenną historię, czy tego konfliktu pod okupacją, no to jakby symbolem tego oporu palestyńskiego jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny z Arafatem jako przywódcą, która z jednej strony również miała swoje zbrojne skrzydło, tak? A też miała jakby polityczną reprezentację, którą stała się partia o nazwie Fatah. No i przez lata właściwie można powiedzieć, to była jedyna partia, która funkcjonowała. Rządziła Gazą. Nie Gazą, w ogóle też trzeba pamiętać, że rzeczywiście Gaza została dotknięta specjalnymi restrykcjami, ale to było, wciąż to była ta sama społeczność, która również żyła na zachodnim brzegu. I w obu tych miejscach funkcjonował Fatah i właściwie rządził, sprawował rządy, tam się odbywały wybory. I jak to się stało, że w Strefie Gazy Fatah został zastąpiony przez Hamas? No, jeszcze moment, bo jest tak, że w pewnym momencie Arafat podjął wraz z niektórymi politycznymi aktorami życia politycznego w Izraelu próbę porozumienia, dogadania się, znalezienia, jakby rozwiązania tego klinczu, tak, zamknięcia tego okresu krwawej koegzystencji, szukania rozwoju. I nazywamy to dzisiaj porozumieniami z Oslo, bo tam się odbywały rozmowy negocjatorów. Te właściwie ani zapisy tego porozumienia Oslo, ani ich konsekwencje nie sprawiły, że ktokolwiek był zadowolony, one właściwie też nie weszły w życie. Potem został zamordowany Itzhak Rabin, czyli tak przywódca izraelski, który razem z Arafatem do tych porozumień doprowadził przez jednego z przedstawicieli skrajnej prawicy izraelskiej. Tej skrajnej prawicy, która w tej chwili rządzi w Izraelu? Która współrządzi. Znaczy, trudno powiedzieć, jakby ta scena polityczna w Izraelu przypomina scenę polityczną w Polsce w takim sensie, że jest przesunięta tak radykalnie na prawo, że właściwie wszystko jest niemalże prawicą, więc radykalna prawica też w tym ginie. No ale to była bardzo radykalna prawica. No mieliśmy tutaj zabójstwo przywódcy i trzeba przypomnieć, że dobrze, Arafat z Rabinem dostali Fatah pokojową Nagrodę Nobla za to porozumienie. Natomiast oczywiście wśród Palestyńczyków narastała gigantyczna niezgoda na to i na sam kształt tych porozumień, na w ogóle na dogadywanie się z okupantem i między innymi z racji tego gniewu i niezgody zaczęły rosnąć w siłę ruchy bardziej radykalne niż Fatah. Jednym z nich był Hamas, który wówczas nabrał, jakby odżył, zaczął rosnąć w siłę i zaczął mieć bardzo mocne, polityczne, wyraziste oblicze. I Hamas, który równocześnie też miał swoje skrzydło bojowe, wygrał demokratyczne wybory w Strefie Gazy, pokonując Fatah. Czekaj, bo to jest ważne, to dlatego był że. Rok.
Pamiętasz mniej więcej? To było w, nie pamiętam, to było 7 lat temu, coś takiego. Mniej więcej 7-8. To jakby jest mało istotne. Chodzi o to, że po tych wygranych wyborach Hamas również fizycznie zaatakował swoich przeciwników politycznych, Palestyńczyków, część z nich zabijając, innych wyrzucając. Bo o tym właśnie była mowa na wczorajszym spotkaniu, że powodem, dla którego Hamas jest w zachodnim, znaczy Hamas jest w strefie Gaza, nie ma go na zachodnim brzegu. Znaczy jest nie na zachodnim ale brzegu. Jakby nie rządzi. Nie, no nie rządzi. Jest tak. Właśnie to, że wymordował swoich przeciwników politycznych w strefie Gazy i sam zajął ich miejsce, znaczy, i inaczej, zaczął ewoluować. Wygrał wybory i uznał, że to mu daje taki mandat do absolutnego rządzenia, ponieważ te jak gdyby relacje wewnątrz świata były tak wrogie, to między innymi dochodziło tam do aktów skrajnej przemocy, czyli zamordowania wielu działaczy, aktywistów, ważnych osób z Fatahu, a inni uciekli, a inni jeszcze schowali się w takim sensie, że przestali być aktywni i tak dalej, i tak dalej. Normalny proces. No i w tym sensie Hamas wówczas jakby przejął taką władzę autorytarną. Tych do kolejnych wyborów demokratycznych już nie doszło. Hamas przejął pełnię władzy i tutaj trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że z jednej strony to jest, bo my właściwie najbardziej, ta narracja, która dominuje, to jest to określenie, które mówi, że Hamas to jest organizacja terrorystyczna. Piszecie, że nas nie widać? Widać? Widać nas, okej, dobra, przepraszam. Natomiast Hamas jakby utworzył rząd, który ma tam swoje ministerstwa, zajmuje się też normalnym, codziennym życiem, czy próbą tego normalnego, codziennego życia. Do tego, tak jak inne rządy mają, nie, Ministerstwo Obrony, ma swoje jakby ramię zbrojne i tak próbował rządzić. Trzeba pamiętać, że Hamas wyrósł z samych początków z takiego bardzo fundamentalnego religijnego islamu i również, no i tak jak te procesy oglądamy na całym świecie w ciągu ostatnich dekad, w tym kierunku bardzo radykalnie się zmieniał w ostatnich latach, co oznacza, że reguły życia w samej strefie Gazy były właściwie poddane temu dyktatowi, są po prostu, no właściwie jest to państwo religijne, tak? Ja chciałam wam coś powiedzieć, nie na temat Gazy, ale na temat wyborów. Elementem, który pojawia się w bardzo wielu dyskusjach, jest to, że przecież cała strefa Gazy popiera Hamas, bo Hamas wygrał wybory. I chcę wam powiedzieć, że w 2019 roku PiS również wygrał wybory dzięki systemowi, który zastosowaliśmy, systemowi Donta. 42% głosów, które przypadło PiS-owi, dał mu władzę absolutną nad całym parlamentem. A przy frekwencji, która nie dochodziła do 60% z tamtego okresu, oznaczało to, że niespełna 30% Polaków głosowało na PiS. Co oznaczało przez kolejne 4 lata, wcześniejsze też, ale przez kolejne 4, że PiS ma władzę absolutną i nieograniczoną i zaczęliśmy myśleć o tym, że następnych wyborów może już nie będzie. Jeżeli będziecie uczestniczyć w dyskusjach mówiących o tym, że Hamas wygrał wybory, my niestety nie znamy, czy ja nie wiem, pewnie Roman też nie wie, jakie były proporcje związane z tym, ile osób głosowało na Hamas i czy mogą głosować wszyscy dorośli ludzie, czy na przykład nie tylko mężczyźni, ale... No ale to jest drugorzędne, w systemie politycznym, który tam funkcjonował, on dopuszczał na takich czy innych zasadach, jakby w każdym kraju inne są zasady demokratycznych wyborów, to, że te partie ze sobą po prostu walczyły, czy tam ścierały się, no wygrał Hamas, który w tym momencie urósł bardzo w siłę, miał wówczas poparcie wystarczającej większości, żeby te wybory wygrać, to przecież zostało uznane i w tym sensie mieliśmy
w państwie, które nie istniało, czyli w Palestynie, rządy na zachodnim brzegu Fatahu, a w strefie Gazy Hamasu, tak, który do kolejnych, jak już mówiłem, wyborów nie dopuścił, nie doprowadził, one się po prostu nie odbyły, bo de facto też od wielu lat mamy tam cały czas sytuację wojenną. Ona polega na tym, że co roku, co półtora roku, co dwa lata de facto dochodzi do wybuchu zbrojnego oporu i do tego, że armia izraelska wówczas atakuje Gazę. No i można powiedzieć, że w tym sensie ta sytuacja wojenna, ona tam jest czymś, co jest pewną stałą. Tak? Mieliśmy kilka takich wielkich operacji, w których ginęło po kilkaset lub około tysiąca czy więcej osób. A ja rozumiem, że mam nadzieję, że pani Jastrzębska dostała odpowiedź na swoje pytanie, czyli jak Hamas zajmuje się codziennym życiem. Roman mówi o tym, że to są normalne ministerstwa, zajmuje się dystrybucją. To jest trochę tak, że to jest jakby te rządy, mówimy o tym, że to jest rząd, ministerstwo, bo w tym sensie, ponieważ jest to kompletnie oddzielna terytorialnie przestrzeń zarządzana politycznie, no ale tak naprawdę no to można powiedzieć, że to jest zarządzanie wielkim miastem, tak? No i w każdym mieście się ktoś zajmuje śmieciami, ktoś się zajmuje elektrycznością, ktoś się zajmuje komunikacją, jeśli w ogóle istnieje, ktoś się zajmuje szkołami, ktoś inny szpitalami, tak? No okay. I to jakby na tej zasadzie jest. Przepraszam, tak? Charlie Burton również może się odnieść do twoich słów, nie dlatego, że to są akurat twoje, tylko może sporo osób tak pomyśleć. W życiu nie porównuję PiSu do Hamasu. Opowiedziałam tylko o tym, jak sytuacja wyborcza, czyli oddania głosów na, jeżeli frekwencja wynosi 60%, a 40% bierze jakaś partia, powoduje to, że partia ma absolutną większość, znaczy przyjmuje całkowitą władzę. I przez kolejne 4 lata, wcześniej przez też kolejne 4, czyli w sumie przez 8, mówiliśmy o tym, że nie cała Polska głosowała za PiS-em, wręcz mówiliśmy o tym, że większość osób głosujących głosowała przeciwko, ale system, który przyjęliśmy, oddał władzę właśnie jednej partii. Co nie znaczy, że je porównuje, tylko pokazuje, jak wygląda, kto przyjmuje władzę, kiedy mamy wybory. Dobra. No te wybory... Ale poczekaj, bo to jest tak, że musimy iść do brzegu. Jest ten moment, musimy teraz przeskoczyć z 1948 roku z Nakby i z tej wiedzy, którą mamy, czyli o tym, kto tam zamieszkuje i jak wygląda sytuacja w samej strefie Gazy, wiedząc, że strefa Gazy oraz zachodni brzeg oddzielone między sobą terytorium Izraela mają dwa ośrodki zarządzające. Jednym jest Hamas w zachodnim brzegu oraz Fatah. W strefie Gazy i Fatah na zachodnim brzegu. Na razie nie rozmawiamy o zachodnim brzegu, tylko o strefie Gazy. 7 października bojownicy z Hamasu, których niektórzy nazywają terrorystami, niektórzy mówią o nich jako bojownikach. O bojownikach mówiło się przez cały czas, odkąd pamiętam. To jest jakby uwaga ogólna. Zaczęli mordować Izraelczyków. Od tamtego momentu Izrael zaczął przeprowadzać ataki bombowe, rakietowe na terytorium Gazy. Co dalej z tym konfliktem? Oczywiście ja nie znam odpowiedzi, co dalej. Tak naprawdę w tego typu konfliktach klucz do rozwiązania leży tak naprawdę w pewnym pomyśle politycznym, przeważnie na globalnym poziomie. Pamiętajmy o tym, że my nie mówimy o Izraelu jako o samodzielnym państwie, dlatego że jego byt, jego bezpieczeństwo, jego pozycja polityczna, jego możliwość aktywności jest oparta na jednym filarze, czyli za Izraelem stoi jak po prostu kamienny wielki Bóg Ojciec, stoją Stany Zjednoczone. I jakby tutaj nie można tego rozdzielać, dlatego że w momencie, kiedy, nie zawsze tak było, ponieważ w początkowych latach, kiedy powstawał Izrael, to Związek Radziecki liczył na to, że będzie głównym partnerem Izraela, jego patronem politycznym, to się zmieniło po latach. Ale bez tej obecności, bez tego pompowania pieniędzy, kompletnie bez żadnych warunków, liczone w miliardach dolarów rocznie, w uzbrojenie i w różne możliwości obronne Izraela,
przez Stany Zjednoczone, po prostu to państwo nie miałoby szans przetrwania. Chociaż znowu trzeba pamiętać, często to wczoraj powiedział Michał Bilewicz, że no co tutaj mówimy, że państwo Izrael to jest takie wielkie, jest malutkie państwo otoczone przez to gigantyczne, wielkie państwa arabskie. Więc po pierwsze ono nie jest samo, po drugie ono i Stany Zjednoczone to są dwa państwa, które dysponują bronią jądrową, którą oczywiście nie dysponuje żadnym. Tak, ale jeśli tak, ale, jeśli używa raz i koniec, to jest to wiesz, to znaczy, jest, nie jest tak, że da się po prostu rzucać siły. Przepraszam, znaczy, Amerykanie użyli raz i nie ma końca na razie, znaczy, jeszcze no, nie nadszedł, być może nadciąga, ale jeszcze nic się nie skończyło, dla Japończyków się skończyło. Skończyła się druga wojna światowa na morzu. Nie, druga wojna światowa się skończyła w Europie wcześniej, natomiast... Na morzu, powiedziałam na morzu, że wiesz, na świecie. Znaczy na innych morzach, bo na Bałtyku się skończyła, na Morzu Północnym się skończyła wcześniej. Na Pacyfiku, dobrze, będę bardziej precyzyjna. No tak, znaczy to czy... Jak nie chcę wchodzić teraz w dyskusję o tym, czy Hiroshima była... konieczna czy nie, wiadomo właściwie, że ten spór od zawsze się toczył, jest nierozstrzygalny, konieczności wojskowej nie było, to było naciągane, ale Stany Zjednoczone potrzebowały tej eksplozji generalnie po to, żeby przejąć hegemonię globalną, polityczną i to im się udało i zastraszyć równocześnie swojego jeszcze wówczas alianta, czyli Związek Radziecki. Który... Natomiast trzeba to powiedzieć, bo to nie powinno pozostać bez komentarza. My rozmawiamy o potencjale militarnym Izraela, natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli ten potencjał jest wielki w stosunku do potencjału samego Hamasu, który konstruuje... Znaczy, poczekaj, nie porównujmy takich rzeczy. Że jest po prostu potężny w stosunku do tego arsenału, którym dysponuje Hamas w Strefie Gazy, to jednak jest wielokrotnie mniejszy, aniżeli krajów arabskich, które go otaczają. I Syrii, i Libanu, i przede wszystkim Iranu. Przede wszystkim Iranu i organizacji Hezbollah, która przyczajona na granicy syryjskiej, patrzę na rozwój wypadków i nie tylko patrzę, tam już są starcia, tam spadają helikoptery po jednej, po drugiej stronie, to jeszcze się nie przerodziło wielki pożar całego regionu, ale może się przerodzić za chwilę i będziemy wtedy rozmawiać o tym zupełnie inaczej. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, nie że można wiesz... mówić takich rzeczy, nie można na szali stawiać oddziałów zbrojnych, które pochodzą z jednego miasta, z najnowocześniejszą armią świata, którą jest armia izraelska, po prostu, która dysponuje najnowocześniejszym lotnictwem na świecie, która dysponuje marynarką wojenną, tak, która dysponuje wojskami pancernymi. No naprawdę, tylko to wiemy nie są też, że ten atak nie jest po prostu atakiem Izrael na pewne miasto, tylko to jest część, jak mówisz sam, ponad 75-letniego konfliktu arabsko-izraelskiego. Dzisiaj AP, amerykańska agencja prasowa, podała informację, że pojawia się pomysł zwerbalizowany przez któregoś z ministrów izraelskiego rządu i równocześnie AP podała, że udało jej się to potwierdzić, że jest to właściwie pewien rodzaj cichego porozumienia między krajami Unii Europejskiej, czyli Zachodniej Europy de facto i Stanów Zjednoczonych, żeby wykonać operację kolejnego wypędzenia Palestyńczyków, tym razem ze Strefy Gazy na Półwysep Synajski, oczywiście w porozumieniu z Egiptem. Czy ten scenariusz wejdzie w życie, czy nie, to jak gdyby dzisiaj trwa na ten temat na świecie rozmowa w elitach politycznych. I to jest, pokazuje to, w jaki sposób są traktowani Palestyńczycy, tak? Dobrze, więc kiedy mówimy o tych, kiedy zabieramy głos w tych dyskusjach mówiących o tym, dlaczego Palestyńczycy z Gazy nie chcą się wycofać na południe, przecież tam zrobią czystki z Hamasem i wrócą. Ale gdzie się mają wycofać? Poczekaj, bo ja próbuję to ubrać jednak w to, czego się dowiedzieliśmy. To wiedzmy o tym, że ich dziadkowie mają klucze do swoich domów, z których byli usunięci na czas wojny właśnie w Jafie, która jest teraz częścią Tel Awiwu i w innych miastach arabskich, które są teraz miastami żydowskimi.
Ktoś napisał tutaj, że dla Kurkiewicza trzeba rezerwować bite 2 godziny i ja się z tym zgadzam. Zmiana tematu, nasz kolejny gość czeka na kanapie i to jest gość zapowiedziany i temat też jest ważny. Dlatego chcę zapytać ciebie, co robisz jutro? O mniej więcej o tej samej porze, bo my mamy tutaj 2 godziny wakatu, w którym będą leciały powtórki, ale ja chętnie przyjdę i dam ci pole przez kolejne 2 godziny, prawie nie przeszkadzając. Nie, chyba jutro nie jestem w stanie, mam zobowiązania rodzinne. Okej, no przyjdę. Generalnie chętnie przyjdę, chętnie jakby też w pewnych ramach, może jednak dogadanych, tę opowieść bym toczył. Po prostu problem z rozmową o konflikcie. Poczekaj, jest... zobacz, kolejna propozycja, w której mamy wakat. Czwartek, 17.19. W czwartek to jest bardziej realne. Tak? Tak. Słuchajcie, to zapiszcie sobie. Czwartek, 17.19, ale możesz to potwierdzić już teraz, czy musisz się dogadać z wiesz, ja jeszcze muszę to potwierdzić, ale to mogę zrobić dzisiaj wieczorem, więc tak. Super, to dzisiaj wieczorem pojawi się ta informacja. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że uczestniczyliście w tej dyskusji. I dziękuję tobie, Roman. Bardzo przepraszam, że ona była taka aż tak szybka. To jest faktycznie ogromny temat. Ja sobie zdawałam sprawę wczoraj już, że po 2 godzinach ja wciąż jestem jakby nie, jestem w niedosycie informacji. Czy ja dzisiaj nawet miałem taki pomysł, że przyniosę kilka takich książek, które ściągnę z półki. I nie tak. Byłem w stanie unieść tej torby, więc ją zostawiłem. Natomiast to rzeczywiście trzeba powiedzieć to, co ja mówiłem, że nie mówimy o wydarzeniach 7. Rut, ja sobie to zapisałam, wiesz? 7 października, tylko mówimy o wydarzeniach od 7 października do 30, 31 października i nie wiadomo, jak długo trwających w listopadzie. Dzisiaj mamy 8 tysięcy ofiar cywilnych w Gazie i z tego, jak dzisiaj przekazało Ministerstwo Zdrowia, to jest 3,5 tysiąca, to są dzieci. To są dzieci, dlatego że głównie w Gazie mieszkają znaczy, dzieci. W Gazie połowa populacji to są dzieci i młodzież do lat 16. Połowa populacji, czyli z tych 2 300 000, 1 100 000 ponad, to są dzieci i młodzież. Masakra w Srebrnicy, która przeszła do historii, której uczymy się w naszych podręcznikach do historii, objęła 8300 osób. To byli bośniaccy muzułmanie wymordowani przez Serbów. Z 7 października zginęło 1500 absolutnie niewinnych obywateli Izraela. Do tej pory zginęło ponad 8 tysięcy obywateli. Znaczy, myślę, że to nie chodzi o pojęcie niewinności, tylko mówimy, dzielimy jak gdyby... Nie byli żołnierzami, rozumiesz? No, nie walczyli na froncie. Po pierwsze, tak, dzielimy to na ludność cywilną i wojsko, tak? Problem polega na tym, że w Gazie nie mamy takiego podziału, ponieważ nie mamy państwowości, tak? Więc to jest też ta słynna dyskusja o podstawowe pojęcia, co to jest okupacja, co to jest terroryzm, co to są zbrodnie wojenne, co to jest rasizm, co to jest ludobójstwo, kiedy wolno używać zagłady w argumentacji, nie lub kiedy nie wolno. Rozmawiać. Rozmowy nie ma, ani też nie ma zbliżenia się do rozumienia tego problemu, dlatego że każde najmniejsze rozwiązanie w tej kwestii jakby implikuje kolejne albo stanowiska, albo pogląd, albo po prostu bycie w sporze. Ale ja nie chcę, żeby ona zeswitchowała na stronę pod tytułem, czy można nazwać to ludobójstwem, skoro Srebrnica była ludobójstwem, to dlaczego Gaza nie jest ludobójstwem, skoro ofiar jest tyle samo? Znaczy to nie chcę, jest jakby... trudne pytanie, bo jakby... nie możemy prowadzić tej rozmowy. Okej, dobrze. Czwartek, 17.19, bite 2 godziny dla Romana Kurkiewicza. Przygotujcie się.